Chwileczkę, widzowie, jestem na jakiejś bezludnej wyspie. Ale gdzie jest mój przyjaciel Pipek? Pomocy! Musisz mi pomóc! Rekiny mnie zaraz zjedzą, nie! Chwileczkę, widzowie, czy ja tam widzę przypadkiem villagera, a koło niego jest pełno rekinów? Dobra, biorę tą łódkę i jadę po ciebie! O nie, ale chwileczkę, ten rekin do mnie przybiega, a on mnie chce zabić! Pomocy! Na pewno dasz mu radę! Szybko, musisz mi pomóc! Dobra, wskakuj, villager, do łódki! I musimy teraz lecieć na tą wyspę! Luczek, gdzie jesteś? Pomocy! Jestem uwięziony! Ej, chwileczkę, słyszę gdzieś Pipka, ale gdzie ty jesteś? Czekaj, nie widzę cię! Ale chwilę, jesteś chyba tam, na tratwie! Ona zaraz utonie! Szybko, pomóż mi! Nie no, Pipek, chwileczkę! Ale ty jesteś tam otoczony przez wielką ilość rekinów! Ja chyba nie chcę tam iść! No co ty mówisz? Pomóż mi w tej chwili, Luczek! Zaraz mnie zjedzą! Widzisz, ile ich tam jest? Chcesz stracić kolegę? Słuchaj, wieśniaku, musimy w takim razie zrobić jakąś lepszą łódkę. Mamy taką słabą! No dobra, mam u ciebie duch! A w takim razie, widzowie, musimy zciąć pierwszą palmę. Tak jest, ale chwilę, nie, ona leci na wieśniaka! Chwileczkę, ten wieśniak został przymiażdżony przez palmę i nawet wyleciały z niego emeraldy. Widzowie, chyba mamy malutki problem. Muszę chyba go zakopać, żeby Pipek go nie zauważył. Luczek, wszystko w porządku? Słyszałem wielki hałas. Co z tym wieśniakiem? Z wieśniakiem nic się nie stało, Pipek. Przytulił się do palmy, tak. Więc lecę po ciebie tą łódką, tą taką zwykłą. O nie, mam nadzieję, że te rekiny mnie nie zjedzą. Ty sobie żartujesz, nie dasz rady tędy przepłynąć, ale uratuj mnie i tak! Dobra, dam radę. Tu jest bardzo dużo tych rekinów. Jak ty się tam wpakowałeś? Musisz mi pomóc, błagam cię. Dobra, lecę powoli, Pipek, bardzo powolutku, bo te rekiny mogą mnie wyczaić. Ale Pipek, chyba bliżej nie podjadę, wskakuj do mnie. Wskakuję, Luczek, nie, musisz mi pomóc. Dawaj, Pipek, szybciej, musisz skoczyć na tą łódkę, te rekiny cię gonią. Nie, zostawcie mnie, a nie mogę wejść. Jak to nie możesz wejść, czekaj, ja cię złapię, czekaj, chodź, chodź. Mam cię, Pipek, uchwyciłem cię ręką. Nie, jo, Luczek, uciekaj, stąd tu jest tyle rekinów, one mnie zjedzą. Spokojnie, Pipek, o. Dzięki ci, Luczek, jestem nareszcie na wyspie, ale to było straszne. Spokojnie, Pipek, musimy myśleć z chłodną głową. My musimy na początku znaleźć sobie jakieś jedzenie i zaraz się dostaniemy do domku. Masz może coś, żeby wyłowić ryby? No mam taką wędkę, ale co ty chcesz łowić? Rekiny, one nie będą smaczne. No nie rekiny, jakieś normalne ryby. Zobacz to, Pipek, patrz, leci pierwsza ryba, biorę ją i pum. Zobacz to, mamy jakąś rybkę. Co to jest? Ale ona jest mała, my się tym nie dajemy. My tutaj umrzemy. No nie, widzowie, Pipek za bardzo jest panikarzem. I chwileczkę, widzowie, czy wy to widzicie? Tam jest jakaś buteleczka z jakąś wiadomością. Ej, Pipek, ktoś tam wysyła jakąś wiadomość. Musimy to zebrać. Halo, gdzie ty jesteś? Nie, Luczek, my tego nie przeżyjemy. Jak to nie przeżyjemy, Pipek? Czemu ty płaczesz? Co ty napisałeś tutaj? Będziemy mega głodni. Czemu tu jesteśmy my z zeroma serduszkami jedzenia, tak jakby? Ty jesteś, Pipek, jakiś niepoważny. Za chwilę będziemy mieli jedzenie. Tam jest jakaś butelka. Może ktoś chce nas uratować? Nieprawda, my umrzemy. Zobacz, to będzie nasza historia cała. Najpierw będziemy mega głodni i może będziemy próbować łowić te rybki. Ale zobacz, co się stanie dalej. Tych ryb będzie bardzo mało. No jak to, Pipek? Na razie mamy mało ryb, bo mamy tylko jedną, ale spokojnie, za chwilę będziemy mieli ich więcej. Ta wyspa musi być lepsza. Chwileczkę, Pipek zje mnie w nocy? Co ty, Pipek, mówisz? Ej, widzowie, to jest mega sas. Pipek, nie zbliżaj się do mnie. Dlaczego ty mówisz, że mnie zjesz w nocy? No weź, ktoś będzie musiał zostać zjedzony. Albo ja ciebie zjem, albo ty mnie, bo nie będziemy mieli co jeść. Nie no, widzowie, Pipek jest jakiś niepoważny. Co ty w ogóle gadasz? Jak to zjeść? Przecież my jesteśmy kolegami. A potem Pipek będzie dalej głodny i nagle Luczek i Pipek nie przeżyją tego, co ty mówisz. No nie, no my to musimy przeżyć. Skończymy tak samo jak ten wieśniak. Myślałeś, że nie widziałem, co mu się stało. Akurat wieśniak to był wypadek przy pracy, ale my musimy przetrwać. Nie możemy być tak słabo do tego nastawieni. Musimy, Pipek, złowić tą buteleczkę z wodą. Dawaj, bierz swoją wędkę i musimy ją złowić. Tam jest jakaś wiadomość w środku, widzisz to? Nie wiem, czy chcę to robić, ale dobra, to jest nasza jedyna nadzieja. Inaczej umrzemy. Źle rzuciłeś, Pipek. Dawaj, ja rzucę trochę wyżej i uwaga, pum, prawie to złapaliśmy. Tak, jesteśmy blisko, szybko. Ej, chwileczkę, jak to chyba trafiam? Zobacz, to musi się zaczepiać. Damy to coraz wyżej. Złapałem to, Pipek. Zobacz, czekaj, przyciągnę to bliżej. Ej, jest to coraz bliżej. Tak, jak dobrze, ja też to przyciągam, chodź. O tak, chwileczkę, tu jest jakaś buteleczka z wiadomością. O, widzowie, chyba w tym momencie będziemy uratowani. Ej, tak, weźmy ją. To jest butelka z papierem. Odpakowujemy to. No tak, musimy, może to nas uratuje. A może to będzie mapa skarbów, trzeba to zobaczyć. Dobra, biorę. I faktycznie, weźmy tą książkę, uwaga, musimy to przeczytać, uwaga. Na tej wyspie jest ukryty skarb. Poszukaj krzyża na mapie. I tu jest jakieś zdjęcie. Ej, to jest nasza wyspa z góry. Gdzieś na tej wyspie powinien być iksik, gdzie będzie ukryty tajny skarb. Ej, tylko kto nam dał tą buteleczkę z wiadomością? Nie wiem. Ale dobra, musimy to znaleźć, Pipek. Widzisz gdzieś jakiegoś iksa? Nie, ale jak znajdę, to wezmę wszystko dla siebie. Jak to dla siebie, Pipek, chwilę? Ej, tu jest chyba jakiś
X, widzisz to? O tak, ale czemu przy tym X jest taki szkielet? Lepiej tego nie otwierać, to pewnie jest pułapka. Nie no, Pipek, dawaj, otworzymy to tylko z boku, tak? Nie, to na pewno jest pułapka, zobacz, sam tu nic nie ma. Nie, tu jest jakaś skrzynka. Tak, jest skrzynka, czekaj, otworzymy tą skrzynkę i chwileczkę, tu są jakieś kości, które nam się przydadzą. Jest jakiś most, powiększane wyspy, to są chyba jakieś rzeczy do budowy. I czy my dzięki tym przedmiotom będziemy mogli rozbudować tą wyspę? Nie wierzę w to, Luczek, co to niby jest? Myślisz, że ten przedmiot nam pomoże? My tutaj zginiemy. Nie zginiemy, Pipek, poczekaj chwileczkę. Ta butelka dała nam cenną informację. Patrz, klikam tutaj most i o-o. To zobacz, jak ten most wygląda. My będziemy mieli taki most zbudowany. Dawaj, chcemy go? No tak, ale ja nie wierzę, że to się postawi. To nie może być prawdziwe. Może być prawdziwe. Zobacz, musimy w to kliknąć. I uwaga, postawmy to. I zobacz, zrobił nam się most. Co? Jak ty to zrobiłeś? Ty nawet tego nie budowałeś. Wow, jakie to jest mocne. Ej, faktycznie, nasza wyspa zaczyna się rozbudowywać. Ej, będziemy mieli najlepszą wyspę w sumie. To nie wiem, czy chcemy wracać do tego domu. A masz może coś jeszcze? Teraz zbudowaliśmy dopiero most. Tak jest, Pipek, chwileczkę. Mam tutaj taki przedmiot, na którym pisze powiększ wyspę. Więc rozbudujmy tutaj naszą wyspę. Na przykład w stronę tego rekina, żeby tutaj nie pływały te rekiny. I chwilę, podglądnijmy to i o, tutaj będzie tyle terenu, widzisz to? Co ty mówisz, że tutaj niby pojawi się trawa? Nie wierzę ci. Dobra, Pipek, to posuń się i ci to udowodnię. Tak jest. Uwaga, dajmy bulti pum. Zobacz, mamy więcej miejsca na naszej wyspie. Masz rację, ona się powiększyła. Co? Jakie to jest dobre. Ej, tak, i czekaj, przecież teraz, jeżeli będziemy zbierać tą trawę, to zobacz, mamy nasionka i możemy zrobić sobie uprawę. Masz rację, ale ty wiesz, ile nam zajmie zrobienie farmy. Nie zdążymy zrobić chlebka. Dobra, spokojnie, Pipek, stawię więcej tego rzeczy. Uwaga, zbudujmy pum. Stawmy to jeszcze raz, powiększmy tą wyspę. Pum, ale to ładnie wygląda. To już nie jest wyspa, to jest gigantyczna wyspa. O tak, zbudujmy jeszcze tutaj. W tym miejscu to postawmy i wow. Dobra, to zaczyna wyglądać fajnie, ale dobra, co my jeszcze mamy? Mamy jeszcze domek, ej, chwileczkę. Czy my będziemy mieli teraz swój domek na wyspie? Czekaj, stawmy go na przykład w tym miejscu i możemy sobie wybierać domki. Domek na drzewie, co ty na to? Dobra, uwaga, budujmy to i pum, ale zbudowało nam domek. Ej, chwileczkę, a, ale zobacz na nasz domek. Ale on jest mega, ja myślałem, że będziemy spać pod palmą, a my normalnie mamy wszystko, nawet w środku jest. O tak, nawet są skrzynki i chwileczkę, zobaczmy, czy są jakieś rzeczy w tych skrzynkach. I tak, ej, tutaj są przedmioty, ej, biorę to. Co, jakie fajne, skąd one się tu wzięły, ja też chcę. Nie no, Pipek, ja je zakładam, bo ja jestem tutaj mózgiem operacji. Ty chciałeś mnie zjeść w nocy, muszę być uzbrojony. I chwileczkę, ja tutaj mogę stawić jeszcze domek villagera. Ej, chcę to zobaczyć, chwileczkę, postawmy optymalny. Czyli w tym miejscu będzie stał domek villagera. No nie gadaj, my możemy zrobić całą wioskę na wyspie. To wygląda lepiej, niż mi się wydawało. O tak, tylko czekaj, Pipek, my nie mamy w ogóle żadnego wieśniaka, bo tamten nam się przytulił z palmą. Ale tam widzę jakichś wieśniaków, Pipek, może chodźmy im pomóc. Tutaj mamy, Pipek, naszą łódkę. Muszę polecieć sam po tych wieśniaków. Ej, i nasza wyspa zaczyna wyglądać już mega dobrze. I tutaj są te rekiny. A tam, ej, Pipek, tam w oddali widzę jakąś wyspę. Co ty mówisz? Serio? Ja też ją teraz zauważyłem. Musimy tam później polecieć. O tak, pojedziemy tam, widzowie, na tą wyspę. Może tam będzie koniec. Będziemy u nas w domku, ale na początku musimy oczywiście zagonić tego wieśniaka do łódki. Wsiadaj, wieśniaku. Raz, dwa. O, wsiadł. Dobra. Ej, mam wieśniaka pierwszego. Super, dawaj go tutaj. On będzie mieszkać w naszym domku. O tak, wieśniaku. Tutaj jest twój domek. I możesz wyjść. Dawaj, rozwalimy mu tą łódkę. Dobra, mamy tutaj więcej wieśniaków na naszej wyspie i postawmy im więcej domków, Pipek, żeby mogli tutaj mieszkać. Ten domek, tak jest, pum, dobra, kolejny domek dla wieśniaka. No i super, teraz on jest nawet jeszcze lepszy niż ten poprzedni. Tutaj dalej mam jeszcze taką opcję jak farma. Zobacz to, Pipek, czy będziemy mieli teraz farmę? Czekaj, chcę to zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ej, nasza wyspa będzie serio mega epicka. Żartujesz sobie, to naprawdę będzie takie wielkie. Właśnie, czekaj, zbudujmy to, pum, 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 uwaga. I tak wkleiło się. Ale to jest wielkie. Co to ma być? To nie jest farma. O co tutaj chodzi? Teraz możemy tutaj zasadzić różne rzeczy. Czekaj, ja mam jakieś sadzonki. Będzie wyglądać mega epicko. Będziemy mieli tyle chleba. Możemy wyżywić całą wioskę wieśniaków. O tak, ale najbardziej, Pipek, ciekawi mnie, co jest na tamtej wyspie. Co ty na to, żeby tam pójść? Masz rację, to jest dobry pomysł. Ja nie wiem, co tam będzie. Musimy jednak uważać. No właśnie, musimy uważać, Pipek. Ale wiesz co, ja jeszcze tutaj mam coś takiego jak wieża. Dobra, postawmy na przykład w tym miejscu tutaj wieżę. Tak, zobaczmy, jak ona by wyglądała. Ej, ty widzisz, wieża na wyspie. Ale to jest wielkie, dobra, postawmy to. Pum, postawiłem. Ej, dobra, przecież to przy palmie wygląda tak ładnie. Zobacz, tu jest wieża, zobaczmy, co jest w środku. Nic w skrzynce, a zobaczmy, jak jest na samej górze. Będziemy widzieć wszystko z góry. Tak jest, nasza wyspa, widzisz to? Wow, ale to fajnie wygląda. I nawet nasza farma pięknie zasiada. O tak, wszystko się oczywiście rośnie. Ale bardzo mnie ciekawi, co jest na tamtej wyspie. Może tam jest koniec, Pipek, może tam jest dużo ludzi. Dobra, chodź.
chodźmy do naszej łódki i musimy tam popłynąć, Pimpek, bardzo daleko. Ta wyspa wygląda, jakby była przez kogoś zamieszkana. Ty widzisz, to tam są jakieś namioty. Masz rację, czy to są ludzie? No nie gadaj, ktoś może z nami utknął na tych wyspach. Tak, Pimpek, tylko musimy być bardzo cicho, bo my jesteśmy tutaj gośćmi. Chodź pomiędzy tymi palmami i uwaga, ej, tam jest jakieś miejsce. Faktycznie, ktoś tam chyba powinien mieszkać, tam są jakieś świeże ryby. Ale chodźmy tutaj do środka, zobacz. I tutaj jest nawet dom, tak, tutaj jest jakaś, o, świnka do jedzenia, chwileczkę. I nawet są jakieś obrazy, Pimpek, to jest trochę podejrzane, dlaczego tutaj jest taki typek? Oni wyglądają jak jaskiniowcy, oni żyli bardzo dawno temu, ale już ich nie ma. No właśnie, nie powinno ich tutaj być, a to jest skrzynka i uwaga, ej, tu są kolejne rzeczy. Jakieś bazy podwodne, jakieś stawiki i stadnie dla koni. Dobra, bierzemy to wszystko i musimy z tym uciec do nas do domku. Ale chwileczkę, Pimpek, tutaj jest chyba jakiś pan, to jest chyba jego dom. Dlaczego on tak strasznie wygląda? Nie podoba mi się to, Luczek. Mi też się to nie podoba. Proszę pana, my tylko wzięliśmy pana rzeczy i chcemy stąd iść, ale nie, on nas chyba goni. A, on nas bije. Uważaj, Luczek, musimy go pokonać. A masz, dlaczego ty bijesz mojego kolegę? No właśnie, sorry, że zabraliśmy rzeczy. Dawaj, Pimpek, rozwalamy go. I dedno, Pimpek, wow. Ale chwileczkę, dlaczego tam na górze jest tak dużo tych jaskiniowców, o nie. I nie, oni na nas lecą, Pimpek, wszyscy uciekaj. Ich jest za dużo, do łódki, wracamy do naszą wyspę. Tak, Pimpek, dawaj, nie wiem, co oni tutaj robią, dawaj, wsiadaj. I wow, dobra, było bardzo blisko, oni tutaj na nas patrzą, o nie, oni zaraz ci jadą, nie. O ja, dobra, jesteśmy na wyspie, ale chwilę, ci jaskiniowcy płyną do nas na łódkach. Musimy, Pimpek, szybko zrobić lepszą wyspę jeszcze naszą. I się zabezpieczyć, ta wyspa w ogóle nie ma żadnych zabezpieczeń. Spokojnie, Pimpek, z tej strony oczywiście powiększymy naszą wyspę szybko, musimy kliknąć build i pum, dobra, musimy jak najszybciej zbudować największą wyspę, jaka tutaj może być, a następnie tutaj zbudujemy kolejne rzeczy, zbudujemy naszą bazę, zobacz, jakie to będzie wielkie, dobra, muszę to stawić, uwaga, i pum, dobra, buduję to i tak, zobacz, jak to wygląda na naszej wyspie, a tam ci jaskiniowcy lecą do nas, ale zobacz to, Pimpek, teraz będziemy mieli tutaj oczywiście miejsce, gdzie będziemy mogli się skryć i z samej góry widzimy wszystko, całą naszą wyspę, oni są coraz bliżej, o nie, taki epicki stawik, zobacz to, uwaga, w tym momencie, pum, zbudowało się, ale on jest fajny, ale Luczek, on nam nie pomoże w walce z jaskiniowcami. Faktycznie, Pimpek, dobra, musimy tutaj stawić kolejną wieżę, żeby było jej jak najwięcej, uwaga, pum, dobra, stawiam, ale stawmy je jeszcze bliżej tamtych jaskiniowców, niech ona będzie tutaj, kolejna wieża, uwaga, stawiamy, tak jest, dwie wieże, ale chwileczkę, Pimpek, oni już są blisko nas. No nie, co to ma być, musimy się z nimi bić. O nie, ci jaskiniowcy są w łódce, co to jest, on pływa po łódce po naszej wyspie. No nie, to jest jakiś zbutowany jaskiniowiec, zostaw nas. O nie, kolejny, dobra, Pimpek, musimy ich pokonać, co to ma być, nasza wyspa musi się uratować, dawaj, Pimpek, do naszej bazy. Tak, wracamy, o nie, jest za dużo. Dobra, Pimpek, musimy jakoś ich pokonać, a masz, a masz. Mamy tylko kamienne miecze, wracaj do środka. Patrz, Luczek, mam TNT i teraz rzucę je tam na dół. Ej, faktycznie, dobra, w tym momencie one powinny dednąć, bum, tak jest. Wow, wszystko rozwalone. O tak, pokonaliśmy ich i nasza wyspa jest najlepsza.